Witam wszystkich na ostatnim filmiku naszej ananasowej chusty. Jeżeli dotrwały Panie do końca, to bardzo się cieszę. Jest to trudna chusta, skomplikowana, dlatego trzeba mieć do niej dużo cierpliwości i pewnych umiejętności szydełkowych. Jest to ostatni filmik naszej chusty, na którym pokażę, jak wykonać dokładnie taki ząbek. Taki ząbek w chuście, tak jak już mówiłam na poprzednich filmach, robi się każdy z osobna. Czyli nie przerabiamy tak jak do tej pory na jednym końcu chusty i idziemy przez cały rząd. Nie. Już 42 rząd jest ostatnim rzędem. Odcinamy włóczkę i chowamy ją, tak żeby nie było widać końcówki włóczki. Natomiast ten ząbek robimy zaczynając od naszego motywu i w ten sposób będziemy szli. I kończymy tu, odcinamy włóczkę i przechodzimy do następnego. I tak każdy kolejny osobny ząbek. Ja tutaj już moją chustę odwróciłam na właściwą stronę. 42 rząd już skończyłam. Odcięłam włóczkę i schowałam ją tak, żeby nie było widać. Każdy ząbek będziemy robić tak, żeby w środku był ananas. Czyli w środku jest nasz mały ananasek. Po prawej i po lewej stronie jest nasz motyw. Zaczynamy od prawego motywu. Czyli tutaj tą końcówkę zostawiamy. Pracy nie zaczynamy od tego pierwszego motywu w chuście, tylko od tego najbliższego małemu ananasowi. Czyli tu już jest odcięta włóczka schowana, a szydełko wkładamy tutaj w nasz motyw po prawej stronie ananaska i robimy. Łączymy po prostu, dodajemy, najpierw trzeba zrobić może tak, najpierw trzeba zrobić jedną pętelkę naszej włóczki. O, i teraz zabieramy się za pracę. Wkładamy szydełko w środek naszego motywu. Łapiemy naszą pętelkę i przekładamy ją przez motyw. O, w ten sposób. Tutaj jest pętelka. I teraz robimy jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. Mocno zaciskamy. Zmniejszamy pętelkę i proszę zobaczyć. Tutaj jest końcówka, właściwie początek naszej włóczki, którą należy gdzieś ładnie wrobić, tak żeby nie było widać. No trochę tych nitek będzie przy ząbkach, trochę tych włóczek. Trzeba będzie naprawdę się ich nachować, dlatego przyznam szczerze, że nie lubię ich robić i nigdy tej chusty nie robię do końca, tylko kończę na 40 rzędzie. Tak jak już mówiłam na którymś filmiku. Ale pokazuję, żeby, jeżeli panie chcą, żeby sobie umiały zrobić do końca. Kiedy mamy już pętelkę w naszym motywie, po prawej stronie ananaska, tutaj, teraz robimy trzy oczka łańcuszka w naszej dziurce znów jeden słupek, czyli już mamy z tą pierwszymi oczkami łańcuszka dwa słupki. Dalej dwa oczka łańcuszka, narzut i znów w tej dziurce dwa słupki, czyli nasz motyw po prostu. Powstał nam motyw. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Następnie będziemy przerabiać naszego ananasa, czyli robimy trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe na pierwszej muszelce tego ananaska. Dalej przerabiamy ananasa, czyli znów trzy oczka łańcuszka.
Oczko ścisłe na następnej muszelce tego ananaska. Czyli już jest przerobiony. Cały. I teraz za tym ananaskiem trzy oczka łańcuszka. I przechodzimy do motywu lewego, po lewej stronie ananasa. Czyli robimy narzut i przechodzimy do tego motywu. Wkładamy szydełko w dziurkę i dwa słupki robimy. Czyli nasz motyw. Dwa oczka i dwa słupki. Czyli po prostu wykonujemy nasz motyw. Motyw, przerabiamy ananaska i motyw. Teraz nie będziemy iść dalej, tylko od razu odwracamy nasz ząbek, naszą chustę na drugą stronę. Robimy dwa oczka ścisłe w lewo na naszym motywie, czyli pierwsze oczko i drugie oczko w środku dziurki, tak jak robiliśmy to zawsze na początku chusty. I tutaj znów robimy nasz motyw, czyli trzy oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka i w dziurce dalej dwa słupki. Tutaj. Dalej robimy trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka. I ostatnie oczko ścisłe w ostatniej muszelce naszego ananasa. Czyli tutaj. Oczko ścisłe. Następnie trzy oczka łańcuszka za tym ananasem, za tym oczkiem ścisłym. Trzy oczka łańcuszka. Narzut. I przechodzimy do tego motywu po lewej stronie, czyli dwa słupki, dwa oczka i dwa słupki w naszym motywie. Tak wygląda nasz ząbek. Już się powoli on kształtuje. Teraz odwracamy nasz ząbek, kiedy przerobimy ten motyw na drugą stronę. Znów robimy dwa oczka ścisłe w lewo. Pierwsze oczko i drugie oczko. Przechodzimy do środka naszego motywu. Następnie wykonujemy znów trzy oczka łańcuszka, słupek, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki, czyli nasz motyw. Nasz motyw na motywie. Dalej wykonujemy od razu narzut i motyw tutaj. Od razu, bez przerabiania żadnych tam oczek, czy ścisłych, czy jakich. Od razu wbijamy szydełko w motyw po lewej stronie i robimy nasz motyw. Czyli dwa słupki. Dwa oczka. I dwa słupki. Nasz ząbek już jest zamknięty, ale jeszcze nie skończony. Znów odwracamy. O, tutaj. O, słupki przerobione do końca. Teraz odwracamy jeszcze po raz ostatni naszą chustę na drugą stronę i wykonujemy dwa oczka ścisłe w lewo. Pierwsze oczko ścisłe i drugie. Trzy oczka łańcuszka, jeden słupek w tej dziurce, i od razu narzut, nie przerabiamy do końca motywu, tylko tak jakby robimy pół motywu, od razu narzut i w drugim
motywie robimy dwa słupki. Czyli niejako tu dwa słupki i tu dwa słupki. Uwaga, uwaga, nasz ząbek i nasza chusta już jest skończona. Czyli odcinamy, robimy jeszcze jedno oczko łańcuszka, takie zakańczające i mocno je zaciskamy. Odcinamy włóczkę, wyciągamy pętelkę i oczywiście dokładnie chowamy naszą włóczkę, tak żeby nie było widać. I teraz przechodzimy do następnego ananaska i każdy ananasek, znowuż każdy ząbek, zaczynamy od motywu po prawej stronie, kończymy na motywie po lewej stronie i przerabiamy identycznie tak jak ten pierwszy. I tak każdy ananasek, każdy ząbek osobno. Życzę powodzenia i dziękuję za dużo cierpliwości w wysłuchiwaniu mnie i robieniu tej chusty.